Nazwę i logo firmy zastrzega się poprzez rejestrację znaku towarowego, na przykład w Polskim Urzędzie Patentowym. I w tym nagraniu pokażę Ci takie trzy największe korzyści, jakie to daje. Po pierwsze, po rejestracji znaku stajesz się autentycznym właścicielem praw do swojej marki. Ta informacja znajdzie się później w takim oto świadectwie ochronnym, które wyśle Ci bezpośrednio Urząd Patentowy. Dzięki formalnej rejestracji zapobiegasz w większości sporom o prawa do marki. A pamiętaj, że takie zgłoszenie może za Twoimi plecami zrobić były wspólnik, pracownik czy konkurent. Tak właśnie w Polsce próbuje się kraść cudze marki. Jeżeli Cię to spotka, to niestety, ale jesteś wkręcony w wieloletni spór o unieważnienie takiego prawa. Spór, którego wcale nie musisz wygrać. Jeżeli jednak wyprzedzisz takie osoby i zastrzeżesz swój znak towarowy jako pierwszy, to zyskujesz to, co jest najcenniejsze, czyli poczucie bezpieczeństwa. Po drugie, prowadzenie sporu w oparciu o znaki zarejestrowane jest o niebo prostsze. Ja wręcz mówię, że to zmienia wręcz zasady gry. Chodzi o to, że odwracasz poniekąd ciężar dowodowy w całym procesie. Zobacz, wyciągasz to świadectwo ochronne i mówisz, mam monopol prawny do tej nazwy. I teraz to konkurent musi udowodnić, że nie narusza Twoich praw. Do tego czasu, wysyłając dosłownie jednego maila, możesz mu zablokować sprzedaż na Allegro czy Amazonie. Po trzecie, rejestracja znaku niesamowicie podnosi zaufanie do Twojej marki. Zauważ, że przy logo największych marek świata jest taka charakterystyczna R-ka w kółeczku. Od strony formalnej jest to informacja, że mamy do czynienia ze znakiem zarejestrowanym. Tyle, że większość klientów utożsamia tą R-kę z taką oryginalnością. To oczywiście błąd, ale korzystny dla firm, które swoje marki chronią. Po prostu ludzie, widząc to logo z tą R-ką, autentycznie uznają, że mają do czynienia z towarami bądź usługami wyższej jakości. Oczywiście korzyści z rejestracji znaku jest więcej. W jednym z artykułów na moim blogu wymieniłem ich około 30, jednak na te trzy, o których teraz Ci wspomniałem, najczęściej zwracają uwagę moi klienci. Pamiętaj, że jako rzecznik patentowy mogę zająć się dla Ciebie wszelkimi formalnościami przy zastrzeżeniu tej nazwy i logo, dlatego jeżeli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, to po prostu do mnie napisz.